Jak zdobyć darmową muzykę do swoich filmików na YouTube? To temat ważny, zwłaszcza dla osób, które chcą sobie zarabiać te 2 grosze rocznie na wyświetlaniu reklamek. Takie to są realnie stawki. Wymogi jednak są takie, że trzeba mieć prawa do wszystkich materiałów, które są wykorzystane w filmiku. Skupmy się tu jedynie na muzyce. Co zrobić, żeby YouTube się nie przyczepił muzyki? A wiem, że w ostatnich czasach czepia się coraz częściej. Sposobów jest kilka. Po pierwsze, można sobie poszukać w sieci utworu, do którego prawa autorskie już wygasły. Dotyczy to także praw wykonawców. Musi to być jakiś odpowiednio stary utwór, najlepiej żeby miał ponad 70 lat. Można sięgnąć do licznego zbioru utworów Creative Commons, po polsku CC. Trzeba wiedzieć tylko, że są różne licencje CC i koniecznie trzeba szukać takiej, która zezwala na komercyjne wykorzystanie muzyki. I wreszcie trzeci pomysł, można sobie taką muzykę stworzyć osobiście. I to jest według mnie najlepsze rozwiązanie. Najprościej jest kupić sobie za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych zabawkowy keyboard dla dzieci i po prostu coś nagrać, cokolwiek. Jak ktoś chce, żeby było profesjonalnie, to lepiej kupić trochę droższy sprzęt, żeby ustawić sobie jakieś fajne brzmienie i poćwiczyć trochę przed nagraniem. Nut nie ma co się uczyć. Chodzi o to tylko, żeby był jakiś podkład dźwiękowy. A dokładnie, żeby nie było ciszy, bo widz internetowy ciszy nie lubi. Zaraz po tej wypowiedzi będzie właśnie taki utwór nagrany bez znajomości nut, bez klasycznego rytmu i trzymania się taktów. Udostępniam ten utwór na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa. Można go wykorzystywać do dowolnych celów, jako podkład do swoich filmików, do produkcji telewizyjnych i seriali typu Świat według Kiepskich, albo na wspólnej, albo M jak Miłość, do etiud studenckich. Jak ktoś chce, może napisać tekst i zrobić z tego piosenkę. Można dograć też inne instrumenty. Nie chcemy za to żadnych pieniędzy, choćby miał być z tego przebój na miarę Ona tańczy dla mnie czy Gangnam Style. Wystarczy tylko napisać, że muzyka pochodzi z kanału Diabel Info z YouTube. I jesteśmy kwita. W opisie jest link, z którego można pobrać samą muzykę. Proszę teraz zrelaksować się, zamknąć oczy i zapraszam do słuchania.